kolejnym wydaniu kroniki proponujemy. Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji Święta Niepodległości. Tegoroczne obchody święta 11 listopada w Końskich. W przeddzień Święta Niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu. Oprócz samorządowców z terenu gmin powiatu koneckiego wzięli w niej udział także parlamentarzyści i przedstawiciele władz Sejmiku Województwa. Starosta konecki Bogdan Soboń w swoim wystąpieniu przedstawił zawiłe losy Polaków i drogi dojścia ojczyzny do niepodległości. W podobnym tonie były także wystąpienia parlamentarzystów i przedstawiciela zarządu województwa świętokrzyskiego. Obrady zakończył przygotowany przez uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych program artystyczny, nawiązujący również do naszej bardziej i mniej odległej historii. Tegoroczne obchody święta 11 listopada rozpoczęły się od spotkania mieszkańców z władzami miasta i powiatu przy pomniku wdzięczności. I chociaż pogoda tym razem dopisała, to tłumów tam nie było. Dwa podobne w charakterze i treści wystąpienia ucznia drugiego liceum ogólnokształcącego w Końskich i burmistrza Michała Cichockiego niekoniecznie można nazwać dobrym pomysłem. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita Polska znów pojawiła się na mapie Europy i świata. Marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami w końcu się ziściły. Polska była wolna i niepodległa. Polska to jest wielka rzecz, pisał Stanisław Wyspiański w Weselu. Wierne temu zawołaniu były całe pokolenia naszego narodu walczącego o odzyskanie niepodległości. Jedno przesłanie wydaje się niepodważalne. Nasza historia, działalność dla ojczyzny naszych przodków, w wielu przypadkach okupiona najwyższą ofiarą życia, wzywa nas, byśmy we współczesnym, wolnym i demokratycznym polskim kraju rozumieli, czym jest i jaką wartość stanowi narodowa niepodległość i samodzielne państwo. Dziś żyjemy i pracujemy w wolnej Polsce, w Zjednoczonej Europie. W konsekwencji wydarzeń sprzed 93 lat każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy, uczestniczyć w życiu publicznym demokratycznego państwa, które stwarza równe szanse rozwoju dla wszystkich obywateli. Na zakończenie tej części uroczystości delegacje samorządów, partii politycznych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawa i Sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Samorząd Konecki 2010, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem wdzięczności. Następnie wszyscy uczestnicy w zwartej kolumnie z orkiestrą i pocztami sztandarowymi udali się do kolegiaty świętego Mikołaja, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Homilię wygłosił ksiądz dziekan Andrzej Zapart,